Dzisiaj, proszę Państwa, obejrzycie dwa filmy z roku 1979. Szpital Przemienienia i Amator. Nie jestem pewien, czy w tej kolejności Państwo to zobaczycie, ale ja zacznę może od filmu Szpital Przemienienia. Choćby z tego względu, że miał nieco wcześniej premierę aniżeli Amator. Premiera odbyła się 28 marca 1979 roku. Co wskazuje na to, że film był realizowany w roku 78. Przy okazji tego filmu chciałem parę słów poświęcić na temat ogromnie szeroki, więc w jakimś takim absolutnie maksymalnym skrócie o nim powiem, mianowicie o relacjach między literaturą a filmem. Jak Państwo zapewne już doskonale wiecie, film, sztuka filmowa, właściwie od samego swojego początku, czy prawie od samego swojego początku, czerpała bardzo głęboko z właściwie każdej innej dziedziny sztuki. A więc i ze sztuk pięknych, z malarstwa, oczywiście z fotografii, z muzyki, z, proszę Państwa, oczywiście literatury. I to literatury bardzo, bardzo szerokim spektrum, bo od powieści, opowiadań, dramatów scenicznych po utwory poetyckie nawet. I te bezpieczne związki literatury z filmem trwają oczywiście do dzisiaj. Z okazji stulecia kina ukazało się mnóstwo różnych rankingów opowiadających, czy plebiscytów opowiadających o tym, które filmy były najlepsze w tym pierwszym stuleciu kina, czyli między rokiem 1895 a 1995. Oczywiście każdy miłośnik kina, czy mocno interesujący się sztuką filmową, ułożyłby swój własny ranking takich filmów. No ja sięgnąłem do jednego z nich, który wydawał mi się dość przytomnie ułożony. I ze zdumieniem, proszę Państwa, odkryłem, że na tych 100 najlepszych filmów pierwszego stulecia kina połowa, około 50, 49, nie pamiętam dokładnie, ale połowa, to były filmy zrealizowane na podstawie oryginalnych scenariuszy, a druga połowa w oparciu o utwory literackie, opowieści, opowiadania i tak dalej. I teraz rzecz jeszcze bardziej zdumiewająca. Mianowicie filmy, które były adaptacjami utworów literackich, to jak powiadam, z tej setki najlepszych filmów pierwszego stulecia, były oparte na utworach literackich bardzo średniego gatunku. To nie była wcale wielka literatura. Powiem Państwu jedno, że najwybitniejszym utworem literackim, który tam się znalazł, według którego film został nakręcony, to była książka profesor Unrat Heinricha Manna, a film nazywał się Błękitny Anioł. Wszystkie pozostałe wybitne, bardzo dobre filmy były w oparciu o literaturę średnią lub wręcz kiepską. Ale po większym zastanowieniu możemy dojść do przekonania, że właściwie to jest prawidłowe. Dlatego, że wielka literatura nie da się po prostu na tym samym poziomie przenieść na ekran kinowy. Oczywiście były takie próby, są nieustannie ponawiane, ale kończą się zazwyczaj porażkami albo wręcz klęskami. Próbowano przenosić na ekran Prusta. Nic z tego nie wyszło. Próbowano Joyce'a. Nic z tego nie wyszło, proszę Państwa. Żaden dobry film nie powstał. Kawkę. Też nic z tego nie wyszło w istocie. Natomiast z literatury średniego poziomu powstawały niekiedy arcydzieła filmowe. Czego przykładem chciałem powiedzieć, była Ziemia Obiecana Andrzeja Wajdy, ale ktoś mnie zaraz zakrzyczy, że przecież Ziemia Obiecana Reymonta, powieść, to było wielkie arcydzieło literatury. Proszę Państwa, Ziemia Obiecana Reymonta była powieścią absolutnie zapomnianą. W kanonie lektur szkolnych widniały oczywiście Chłopy Reymonta. Natomiast o Ziemi Obiecanej, opowieści Reymonta sobie przypomniano dopiero z okazji filmu. Przez długie lata nawet w Łodzi nikt o Ziemi Obiecanej Reymonta nie pamiętał.
Więc potem się dopiero buduje takie legendy. I rzecz dość ciekawa, mianowicie jeśli idzie o film polski, bo tu mówiłem o filmie na poziomie światowym, o film polski. Proszę Państwa, gdyby ułożyć taki ranking najciekawszych czy najlepszych filmów polskich w całej historii polskiego filmu, to by się okazało, że jeśli idzie o film polski, to tutaj, u nas, literatura odgrywała znacznie większą rolę aniżeli na poziomie światowym. Znacznie więcej znakomitych filmów powstało w oparciu o utwory literackie. Jak sobie przypomnimy te filmy, które według Państwa są najciekawsze, które obejrzeliście, były, Was zachwyciły, zafascynowały, zmusiły do myślenia, do dyskusji, to pewnie sami dojdziecie do wniosku, że większość z nich to była jednak w oparciu o literaturę, że były to adaptacje utworów literackich. Nie chciałbym wchodzić tutaj w spory, które się ciągną od wielu lat. Spory wywoływane zresztą przez krytyków, w moim przekonaniu, niezbyt przytomnie. Mianowicie jest taki jakiś jakby odruch u krytyków filmowych, że jak zobaczą adaptację literacką na ekranie, to natychmiast chcą ją porównać z utworem literackim. Co jest w moim przekonaniu niezbyt fortunnym pomysłem. W moim przekonaniu nie powinno się tego robić zbyt drobiazgowo. Potem wychodzą rzeczy straszne. Że się tam, prawda, czepia krytyk, że jakaś scena, która była w książce, a nie ma jej na filmie i to zubożyło i tak dalej, i tak dalej. Traktujmy dzieło filmowe i jako absolutnie odrębne dzieło dla reżysera filmowego, najpierw scenarzysty tego filmu, powieść czy opowiadanie, według którego ten film powstał, nie musi być wcale jakimś takim kanonem, który ma być pokazywany zdanie po zdaniu. Reżyser, scenarzysta filmu ma prawo do tego, żeby choćby pomysł zaczerpnąć z utworu literackiego i zrobić na ten temat swój własny film. Tylko niech tego nie udaje. Niech w czołówce będzie napisane, że jest to film na motywach na przykład, prawda, takiej powieści. No ale często jest tak, że patrzycie Państwo na ekran i tam jest napisane Henryk Sienkiewicz, Potop, prawda? Więc wszyscy wiemy, że teraz musimy obejrzeć Potop Henryka Sienkiewicza na ekranie. Ale to oczywiście nie dotyczy Potopu Jerzego Hoffmana. Tu jest sytuacja jest dość skomplikowana, bo przecież tak naprawdę to film bez literatury, już nie mówię o literaturze tej książkowej, wcześniej powstałej, w ogóle nie może powstać. Każdy film zaczyna się od słowa pisanego, od napisania scenariusza. Choć oczywiście, to zaraz Państwo powiecie, że są wyjątki od reguły, że powstają filmy bez scenariusza. Oczywiście, że tak, ale to są wyjątki od reguły. Podobno Tadeusz Konwicki, jak chciał zrealizować film Salto, to złożył w zespole filmowym scenariusz filmu, który wyglądał tak, że były to trzy kartki wyrwane z papieru, z zeszytu, i jakieś bazgroły odręcznie napisane i na tej podstawie film został skierowany do produkcji. Więc różnie to bywa, ale reguła jest taka, że powstaje scenariusz. I teraz czy scenariusz jest dziełem literackim? Też trwają spory wokół tego. Czy jest to dzieło literackie, czy jest to tylko pewien surogat, który ma dopiero służyć do powstania filmu? Mi się wydaje, że jest i tak, że są scenariusze na przykład Bergmana, które się czyta jak normalne powieści. Czy też innych wielkich reżyserów. Ale Bergmana akurat nie tak dawno miałem w ręku. Bardzo różnie to wygląda. Inna sprawa, że scenarzyści na przykład w Polsce, słynny bunt scenarzystów jeszcze w okresie szkoły filmowej, polskiej szkoły filmowej, na przełomie lat 50. 60., kiedy to polscy scenarzyści, którzy rzeczywiście mieli duże zasługi dla całego tego kierunku, doszli do przekonania, że oni będą lepiej realizować filmy, aniżeli reżyserzy. No i nieszczęście chciało, że stanęli za kamerą i Jerzy Stefan Stawiński, i Józef Hen. No i powstały jakieś potworki filmowe, szczerze mówiąc. I scenarzyści na całe szczęście wycofali się z tych swoich dość głupich pomysłów. Dlaczego mówię tutaj Państwu o tych sprawach przy okazji filmu Edwarda Żebrowskiego Szpital Przemienienia? Proszę Państwa, bo autor tego filmu, reżyser Edward Żebrowski jest postacią, czy był postacią dość niecodzienną w polskiej kinematografii.
Mianowicie po skończeniu Wydziału Reżyserii, bodaj w 65 roku, miał wtedy 30 lat, zrealizował takie dwa filmy krótkometrażowe dla telewizji, Maraton i Skok, a potem jakby stracił ochotę do robienia filmów. Co jest zjawiskiem dość niecodziennym, prawda? Bo ktoś kończy reżyserię filmową i wcale się nie pali do reżyserowania filmów. No, skrajnym przykładem takiej postawy była Agnieszka Osiecka, jak Państwo wiecie, która skończyła reżyserię filmową w Łódzkiej Szkole Filmowej, a potem zamiast robić filmy wolała pisać wiersze i teksty piosenek. Z Żebrowskim było nieco podobnie. On wolał pisać scenariusze, aniżeli reżyserować film. I przez długi czas pisał głównie do filmów, pisał scenariusze do filmów Krzysztofa Zanussiego, między innymi Struktura kryształu, Twarzą w twarz, Zaliczenie za ścianą. Napisał scenariusz do filmu Stanisława Różewicza Pasja. Mało tego, pisał jednoaktówki teatralne razem z Krzysztofem Zanussim, bo panowie byli zaprzyjaźnieni. I dopiero po jakimś tam czasie, ale wiecie Państwo, w środowisku filmowym reżyser, który nie chce reżyserować, a woli uprawiać literaturę, tak to nazwijmy, to uchodzi od razu za intelektualistę. Tak a propos, przypomniałem się, jak znany polski reżyser filmowy od lat pracujący we Francji, Żuławski, kiedyś powiedział wprost, że film nigdy nie dorówna literaturze, jeśli chodzi o wyraz artystyczny, o artyzm. Może stąd te takie kompleksy trochę. A przy okazji Woody Allen chyba najlepiej zdefiniował intelektualistę. Otóż według Woody Allena intelektualista to człowiek niezwykle błyskotliwy, który o niczym nie ma pojęcia. I Żebrowski po tych doświadczeniach z pisaniem scenariuszy wreszcie zrobił dwa filmy telewizyjne, Szansa i Dzień listopadowy. I w 72 roku pokazał swój pierwszy film Ocalenie. Krytycy od razu orzekli, że jest to film najbliższy twórczości Zanussiego, którego już wtedy sytuowano w takim osobnym przedziale nazwanym kino intelektualne. Co to miało znaczyć, nie bardzo było wiadomo. To znaczy można się było domyślać, że chodzi o to, że i Krzysztof Zanussi, i Edward Żebrowski w swoim filmie Ocalenie odwołują się nie do emocji widzów, do jego jakiejś wielkiej wrażliwości, wzruszeń i tak dalej, odwołują się do jego intelektu, do rozumu, do doświadczeń. Wymagają od widza myślenia przede wszystkim. Po Ocaleniu minęło kilka lat i Żebrowski, o dziwo, sięgnął do twórczości Stanisława Lema, żeby zrobić film Szpital Przemienienia, który Państwo dzisiaj zobaczycie. Rzecz była o tyle dziwna, że do tej pory był jako scenarzysta. Wydawało się, że będzie sobie pisał dalej sam scenariusze i sam te filmy realizował. A tutaj wybrał zapomnianą zupełnie powieść Stanisława Lema. Mało tego, do napisania scenariusza zaangażował Michała Komara. Także sam właściwie stanął dopiero za kamerą. Stanisław Lem napisał tę powieść w roku 1948, a więc jeszcze przed swoimi najsłynniejszymi dziełami literackimi z gatunku science fiction, z naciskiem na science, które to książki sprawiły, że stał się najpopularniejszym bodaj polskim pisarzem drugiej połowy XX wieku. No w każdym razie ponad 20 języków jego książki przetłumaczono. Podejrzewam, że miał więcej czytelników niż nasi nobliści Miłosz i Wisława Szymborska. Ale zanim zaczął pisać te powieści fantastyczno-naukowe, czy eseje fantastyczno-naukowe, w których był niesłychanie mocny, to napisał właśnie Szpital Przemienienia. Zresztą ta powieść nie ukazała się w 1948 roku, czyli w roku, kiedy ją napisał, tylko dopiero w roku 1955 jako pierwsza część trylogii Czas nieutracony. Ja z Lemem miałem dość dziwną przygodę, bo pierwszą książkę tego autora przeczytałem w 1959 roku. A dlaczego ją przeczytałem? W ogóle mnie nie interesowała fantastyka naukowa, ale interesowały mnie
powieści kryminalne w tamtym okresie i dowiedziałem się, że Stanisław Lem wydał powieść kryminalną pod tytułem Śledztwo. No i popędziłem do księgarni, kupiłem tę książkę, przeczytałem i byłem szalenie rozczarowany, bo w porównaniu z Agatą Christie czy Raymondem Chandlerem powieść Lema, Śledztwo, powieść kryminalna była po prostu strasznie kiepska. Ale potem dopiero właściwie Cyberiada mnie przekonała do tego autora. Dość na tym, że w 79 roku Stanisław Lem jest u szczytu powodzenia jako pisarz, a Edward Żebrowski sięga do jego powieści, do zapomnianej jego powieści Szpital Przemienienia. I nie chcę Państwu oczywiście opowiadać treści filmu, który za chwilę zobaczycie, ale muszę powiedzieć jednej rzeczy, że tak, akcja toczy się jesienią i wiosną, jesienią 1939 roku, wiosną 1940 roku. W tym czasie Stanisław Lem był we Lwowie. Zaczął studiować medycynę. We Lwowie już pod panowaniem Związku Radzieckiego oczywiście. Ale akcja toczy się na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką. Rozgrywa się w dość zamkniętym kręgu lekarzy i pacjentów szpitala dla umysłowo chorych. Szpitala położonego gdzieś na uboczu, nie gdzieś tam w mieście czy nawet wsi. I cały dramat, cała historia rozgrywa się w takim właśnie kręgu, w istocie lekarzy, bo bohaterem jest młody lekarz, który jakby prosto po studiach, tutaj szybko wojna, prawda, wrześniowa się skończyła, on trafia do tego szpitala, żeby podjąć pracę lekarza psychiatry. Spotyka oczywiście znacznie starszych od siebie lekarzy, no i spotyka pacjentów. I w tym właśnie kręgu zaczyna się cały dramat. Film jest właściwie moralitetem. Zobaczycie Państwo, ja oczywiście nie powiem, jakie jest jego zakończenie, ale cała ta historia, cała ta narracja prowadzi do takiej właściwie apokalipsy na końcu. Jakie główne tematy filmu? No, jest tutaj taka historia, że zagrożenie zmusza człowieka do dokonania ostatecznych wyborów. Cierpienie jest właściwą drogą do prawdziwego życia, zdawałoby się mówić Żebrowski w tym filmie. Człowiek postawiony w obliczu czegoś, co nieodwracalnie przeobraża jego życie w ciągu kilku miesięcy. Z młodego, dość naiwnego jeszcze człowieka staje się pełny człowiek. W tym filmie nie ma, proszę Państwa, jak w każdym moralitecie, nie ma takich szarości. Tu jest albo coś jest dobre, to jest dobre, a jak jest coś złe, to jest złe. I dobro i zło są sobie wyraźnie przeciwstawione. Ten film przypomina oczywiście w swojej poetyce, w swojej stylistyce trochę dzieła Krzysztofa Zanussiego. No, nie powinno to Państwa dziwić po tym, co powiedziałem o tych związkach obu tych reżyserów, obu tych panów. A więc film jest powściągliwy, rzeczowy, skoncentrowany na szczegółach. Dość charakterystyczny jest taki powolny rytm filmu, który właściwie przygotowuje jakiś gwałtowny efekt, wiecie Państwo. No oczywiście nie jest to Sergio Leone, który jak widzieliście Państwo jego filmy, potrafi przez 10 minut pokazywać bzyczącą muchę po to, żeby za chwilę padło 20 trupów, prawda, w ciągu jednej sekundy. Ale coś w tym tutaj też jest. Oszczędne środki wyrazu w tym filmie. Szanowanie ciszy. Tego chyba filmowców Antonioni nauczył dopiero. Co może, jak można wygrać ciszę w filmie, na ekranie. A więc w Szpitalu Przemienienia mamy do czynienia z nakazem bezwzględnego trzymania się podstawowych zasad etycznych. Film opowiedziany z punktu widzenia głównego bohatera. On jest początkowo takim obserwatorem, świadkiem, bardzo niepewny siebie, wiadomo, młody człowiek.
ostrożny w formułowaniu swoich opinii, ale powoli staje się też uczestnikiem, który przygotowuje się do podjęcia zasadniczych wyborów. Zresztą do tych zasadniczych i ostatecznych wyborów zmusi go sytuacja. W tym filmie jest skuszony przez ludzi bardziej doświadczonych, przede wszystkim lekarzy, ale i obecnego wśród nich pisarza. Tego pisarza będzie grał Gustaw Holoubek. Więc tak jak w moralitecie, słowa nie są tu oddzielone od intencji. Sytuacje, w których zło i dobro muszą się ujawnić, nie ma miejsca na puste gesty, bo każdy gest świadczy o wielkości lub upadku człowieka. Więc szpital jest sceną moralitetu, tak jak w Szansie o ocaleniu w poprzednich filmach Żebrowskiego. To, co ludzkie, jest przeciwstawione temu, co nieludzkie. A wybory ludzi nie mogą pozostawiać żadnych wątpliwości. Mamy tutaj do czynienia z poszukiwaniem godnej postawy wobec cierpienia i wobec śmierci. Przysięga lekarska w tym filmie, to w kontekście nawet dzisiejszych czy ostatnich wydarzeń w Polsce, przysięga lekarska nie jest tutaj abstrakcją. Dla bohatera filmu przysięga Hipokratesa jest wartością najważniejszą, obok innych jeszcze wartości. A szpital tutaj, no to gra rolę takiego mikrospołeczeństwa, prawda? A może jest to alegoria całego kraju? Można się nad tym zastanawiać. Bohater chce być właściwie na początku tylko dobrym lekarzem. Takie ma jakby postanowienie, prawda? Ale też pyta, jaki powinien być dobry obywatel. I próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki powinien być dobry człowiek po prostu. Proszę Państwa, krytycy dość szybko zauważyli, że film Szpital Przemienienia ma sporo powiązań z Czarodziejską Górą Tomasza Manna, słynną powieścią. Żebrowski wcale się nie wypierał tego, że jego jakby idolem literackim jest Tomasz Mann. I wydaje się, że ta mannowska problematyka z perspektywy spełnionego faszyzmu i doświadczeń II wojny światowej to jest właśnie ten film. Można oczywiście dyskutować, zastanawiać się, ale może ktoś by odważył się przeprowadzić taki wywód, że jakby jest to ciąg dalszy Czarodziejskiej Góry. Tylko bohaterowie są już w sytuacjach absolutnie ekstremalnych w czasach faszyzmu. Przeczytam Państwu trzy zdania, które sam Żebrowski powiedział na temat tego filmu. Cytuję. Wydaje mi się, że książka Lema stanowi polski odpowiednik gatunku, który w historii literatury określa się jako powieść edukacyjną. Jej bohater zostaje bowiem, podobnie jak Hans Castro w Czarodziejskiej Górze, poddany jakby edukacji, nie tylko zawodowej, lecz również głównie światopoglądowej i emocjonalnej. Podobnie też jak w Czarodziejskiej Górze, tworzy się tu taki układ, w którym kilka osób walczy, można powiedzieć, o duszę młodego bohatera, stara się przekonać go do swoich racji. Postaciami tymi są tu pisarz i filozof Sekułowski oraz dwaj lekarze, Rygier i Kauters. Koniec cytatu. A więc sam, jak widzicie, nawiązuje do Czarodziejskiej Góry. I na koniec, proszę Państwa, o stanowisku Stanisława Lema wobec tego filmu. Podobno Lemowi nie podobała się żadna ekranizacja jego utworu, a przypomnę, że jego książki były przenoszone na ekran i w Związku Radzieckim, i w Hollywood. I tutaj oczywiście też miał bardzo krytyczny stosunek do tego filmu. Nie podobało mu się na przykład, że postać, którą gra Gustaw Holoubek, przypomina Witkacego. No, tak mógł uważać jego sprawa. Ale w jednym z wywiadów powiedział Lem, zwróćcie Państwo uwagę na to. Szpital został w filmie całkowicie zakatrupiony przez Niemców, a nawet w czasie II wojny światowej dowódca jednostki niemieckiej nie mógł od tak sobie mordować, kogo popadło.
Najprawdopodobniej Niemcy uśmierciliby pacjentów, ale nie lekarzy, którzy mieli za sobą pewną szansę na ocalenie i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to jest jakieś, wydaje mi się, nieporozumienie. Reżyser ma prawo, tak jak mówiłem na wstępie, pokazać swoją wizję utworu literackiego, który wziął na warsztat. Po to robi film. Gdyby nie miał nic do powiedzenia na ten temat, nie powinien robić filmu. Niech sobie ludzie przeczytają książkę i sprawa załatwiona. Musi mieć coś od siebie. Oczywiście powstają filmy ilustracyjne, które niby ruchomy komiks, prawda, przenoszą na ekran jakąś powieść. No w tym wypadku oczywiście nie mamy z tym do czynienia. Czy musi się reżyser trzymać absolutnie realiów II wojny światowej? Zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Akcja tego filmu i cała problematyka tego filmu równie dobrze mogłaby się toczyć na przykład w czasach inkwizycji. Albo wyobraźmy sobie gdzieś w Ameryce Południowej, tak jak misja na przykład, prawda? Zwróćcie Państwo uwagę, że można, albo w czasach, nie wiem, wojny domowej w Rosji, prawda, w roku 1918 czy 19. Ten sztafasz II wojny światowej można śmiało przenieść gdzie indziej. Albo rzecz w tym filmie nie dotyczy Niemców, hitlerowców, faszystów. Dotyczy znacznie ważniejszych spraw. Człowiek w ekstremalnej sytuacji musi dokonać etycznie czystego, moralnego wyboru. Koniec, kropa. Obojętne, czy jego prześladowcami będą Niemcy, Rosjanie czy Marsjanie. Wszystko jedno. Jeszcze tylko wspomnę, że film był nagrodzony Srebrnymi Lwami Gdańskimi na festiwalu w Gdańsku oraz wyróżniony na festiwalu w Locarno. Wyróżniła go też Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Proszę Państwa, tyle na temat filmu Szpital Przemienienia. I teraz Amator. Państwo mieliście już poprzednio chyba, na poprzednim spotkaniu była zapewne dość szeroko omawiana sprawa kina moralnego niepokoju w Polsce. Które to kino zaistniało u nas w latach 1976-1981. O ile dobrze się orientuję, to film Amator zamyka w cyklu tych Państwa spotkań temat kina moralnego niepokoju. Więc może tak dla porządku tylko przypomnę, że do tej pory trwa spór, czy ta nazwa jest adekwatna do całego wydarzenia, czy powinna być inna. Mnie rzeczywiście bardziej podoba się na przykład określenie tego kierunku jako kino nieufności, a nie kino moralnego niepokoju. Zapoczątkował Andrzej Wajda Człowiekiem z marmuru i Krzysztof Zanussi swoim filmem Barwy ochronne. No i tak dalej, pewnie już to Państwo wiecie. Przypomnę główne cechy tego kierunku. Współczesny temat z wyraźnie zaznaczonym stanowiskiem autora, akcja przeważnie tocząca się na prowincji, wyraziście nakreślone środowisko, realistyczna metoda opisywania świata przez reżysera, w centrum uwagi młody człowiek przechodzący proces inicjacji i tak dalej. Proszę Państwa, dlaczego się w ogóle urodziło? Dlaczego powstało kino moralnego niepokoju? Tu chciałem zwrócić uwagę na te daty, które Państwu podałem. Rok 1976 to jest rok strajku w Ursusie, podpalenia Komitetu Partii w Radomiu, które w takim maksymalnym skrócie nazywano wydarzenia radomskie, wydarzenia w Ursusie. A więc był to rok jakby załamania się polityki Edwarda Gierka. Lata 1971-76 to był, nie ma co ukrywać, okres prosperity.
rzecz nie polega tylko na tym, że w Polsce pojawiła się Coca-Cola i Pepsi-Cola, tylko że ruszyły potężne inwestycje, że ruszyło budownictwo na wsi, że spektakularnie zaczęto odbudowywać Zamek Królewski w Warszawie. Polska jakby nabrała rozpędu. Myśmy w to wszystko wierzyli. I widzieliśmy to zresztą. I nagle w 1976 roku to zaczęło się kruszyć. I to zaczęło się kruszyć bardzo szybko. Potępianie warchołów radomskich, powstanie Komitetu Obrony Robotników. Druga połowa lat 70. to już właściwie wrzało. I pamiętam, że chyba w 1977 roku pojawił się taki dowcip, co oznacza skrót Gierek. Oznaczał generalna i ewidentna ruina ekonomiczna kraju. Już wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, że coś tu nie gra. Ja byłem wtedy dziennikarzem, redaktorem naczelnym miesięcznika Przemiany. Do redaktorów naczelnych Komitet Centralny PZPR wysyłał takie wytyczne zalecenia, coś w tym stylu. I pamiętam, że chyba w 1977 roku dostałem takie wytyczne z Komitetu Centralnego, żeby jakby podsumowując rok w gospodarce, czy w polityce, czy tam w wydarzeniach społecznych, nie sumować go jakby w oderwaniu od pozostałych lat. Inaczej mówiąc, żebyśmy widzieli to wszystko od roku 1971, bo wtedy to się jeszcze układało do góry. Ta cezura 76 rok, było wiadomo, że już idzie wszystko w dół. No ale jak to się rozciągnęło, wiecie Państwo, na 7 lat, no to nieźle to jeszcze wygląda. Takie były wtedy zabiegi propagandowe, była propaganda sukcesu, więc udawano, że wszystko jeszcze jest w porządku, choć wszyscy widzieli dookoła, że to zaczyna niestety się psuć. I dlaczego się urodziło kino moralnego niepokoju? Po prostu to kino oddawało nastroje młodych ludzi tamtego okresu. Zwróćcie Państwo uwagę, że w kinie moralnego niepokoju, w tych filmach, bohaterowie wcale nie garną się do jakiegoś buntu, do jakichś wystąpień, nie wiem, antypaństwowych. No pewnie takie filmy by się w ogóle nie ukazały, od tego trzeba zacząć. Ale nie mają w sobie nic takiego buntowniczego. Nie namawiają, nie sugerują nawet, żeby coś takiego nastąpiło. Oni są po prostu zdenerwowani albo nawet wściekli na to, co ich otacza. Ale zachowują spokój, jak głosił tytuł jednego z filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Więc tych filmów, proszę Państwa, ukazało się w tym okresie w ciągu 6 lat około 20. To są, oczywiście będą różne, bo jedni na przykład zaliczają film Szpital Przemienienia do kina moralnego niepokoju, choć akcja jego toczyła się w czasie II wojny światowej. Inni tego nie zaliczają, no ale przyjmijmy, że jest około 20 tych filmów. Ja to przypomnę te najważniejsze tytuły. Andrzeja Wajdy, Człowiek z marmuru bez znieczulenia, Dyrygent. Krzysztof Zanussi, Barwy ochronne, Kontrakt, Konstans. Krzysztof Kieślowski, Blizna, Spokój, Amator. Agnieszka Holland, Aktorzy prowincjonalni. Felix Falk, Wodzirej, Szansa. Janusz Kijowski, Kung Fu, Indeks. Piotr Andrzejew, Klincz. Barbara Sas, Bez miłości. Tomasz Zygadło, Rebus, Ćma. Janusz Zaorski, Pokój z widokiem na morze i Dziecinne pytania. Więc jakbyśmy zebrali tych 20 filmów do kubki, to proszę Państwa, w porównaniu z całą produkcją filmową tego okresu, a w tym czasie wyprodukowano około 170 filmów fabularnych w Polsce. To tych filmów było niewiele. Filmy te nie należały do hitów ekranowych. Przebojem ekranu w tym okresie to była Trendowata Jerzego Hoffmana według Mniszkówny, prawda? Czy jego taka mocno batalistyczna epopeja wojenna Do krwi ostatniej, prawda? Gdzie czołgi, bitwa pod Lenino, prawda? Wojna jak cholera. Te filmy miały powodzenie. Mniejsze powiedzenie miał Kazimierz Wielki, taki gigant historyczny Petelskiego, zrobiony na cześć Gierka. Nudny jak jasna cholera, nie dało się tego oglądać. Ale były filmy Barei oczywiście, znacznie bardziej popularne niż kino moralnego niepokoju.
Ale to kino trafiało do tego pokolenia, o którym mówiło, więc do pokolenia gdzieś 30-latków, tych rozgoryczonych, rozczarowanych tym, co się dzieje i widzących i niepokojących się o to, co się dzieje. A jednocześnie nie potrafiących właściwie nic zrobić, żeby to zmienić. Albo nie mających szans, żeby to zmienić. Bo tak też mogło być przecież i tak zapewne było. Więc w moim przekonaniu ono ma znaczenie tak, jak to miało miejsce w niemieckim ekspresjonizmie, prawda, który oddawał też nastroje społeczeństwa niemieckiego przed faszyzmem, przed Hitlerem. Tak tutaj kino moralnego niepokoju oddawał atmosferę schyłkowego Gierka. Przeczytałem takie zdanie nie tak dawno jednego z profesorów filmologów. Posłuchajcie państwo. Kino moralnego niepokoju było niewątpliwie jednym ze zjawisk kultury lat 70., które najmocniej przyczyniły się do zmiany zbiorowej mentalności, do wybuchu krytycyzmu, a w ostatecznym efekcie do przełomu politycznego w Polsce. No, proszę państwa, to jest chyba szczyt megalomanii. Naprawdę kino moralnego niepokoju miało decydujący, najmocniej przyczyniło się do strajków w Gdańsku i Szczecinie w 80 roku? Nie bardzo w to wierzę. Jestem skłonny upierać się przy tym, że oddawało nastroje, pokazywało pewne niepokoje, że coś się źle dzieje, ale bardzo wątpię, że po obejrzeniu tych filmów robotnicy stoczniowcy Gdańska i Szczecina zwołali, prawda, swój strajk i założyli Solidarność. Być może miało to jakiś tam wpływ, ale na Bogarety nie najmocniej przyczyniło się, tak jak w tym zdaniu zostało napisane. Się wydaje, że inne czynniki miały tam mocniejsze znaczenie. Ale nie powinno to, co powiedziałem, deprecjonować, broń Panie Boże, znaczenia kina moralnego niepokoju i dla rozwoju polskiej sztuki filmowej, i dla tamtego okresu. No, jednym z najmocniejszych filarów tego nurtu był bez wątpienia Krzysztof Kieślowski. Wprawdzie, jak wspomniałem, cały ten nurt rozpoczęło dwóch doświadczonych reżyserów, Andrzej Wajda i Krzysztof Zanussi. Ale jakby zaraz po nich włączyło się młodsze pokolenie reżyserów, tych właśnie 30 czy 40-latków. To oni jakby bardziej chyba wyczuli, że coś tutaj się złego dzieje. Wajda tak, oczywiście, wielki artysta. Notabene jego film Człowiek z marmuru obejrzało kilka milionów widzów. Tak, tutaj tu bym się zgodził. Ten film mógł odegrać jakąś rolę w przemianach roku 80. Kieślowski, mój rówieśnik, już w Personelu z 75 roku sygnalizował pewne niepokoje tego pokolenia młodego. Potem zrobił Spokój, film z Jerzym Szturem w roli głównej, który miał dziwną historię, bo ten film, proszę państwa, w 76 roku został zrealizowany. To był pierwszy w ogóle w Polsce film pokazujący strajk robotników w Polsce Ludowej. I to robotnicy mieli rację. Nie wiem, czy dlatego został zatrzymany na półkach, nie odbyła się jego premiera. Podejrzewam, że również dlatego. I dopiero w 81 roku pokazała ten film telewizja. Bardzo ciekawy film. Szkoda, że tak jakbyś zapomniany. Nie przypomniałem sobie, żeby telewizja do niego wracała. No potem była Blizna w tym samym roku, ale ten film już się ukazał na ekranach, ale to był film, który zdaje się władza przyjęła dość przychylnie. Tam bohaterem był dyrektor przedsiębiorstwa chyba budowlanego, jak dobrze pamiętam, Pieczka go grał. I to był taki film jeszcze nie wywołujący wielkich niepokojów. No ale początek 79 roku, proszę państwa, jest gotowy film Amator Krzysztofa Kieślowskiego według jego scenariusza.
Notabene ten scenariusz nie był tak zupełnie wymyślony przez Kieślowskiego, bo on się posłużył, znaczy namówił takiego amatora, filmowca, robotnika, który się nazywał Franciszek Dzida z Chybia, koło chyba Bielska Białej. To był taki założyciel amatorskiego klubu filmowego, fabrycznego. I na prośbę Kieślowskiego on spisał jakby taki swój pamiętnik. I to mu, Kieślowskiemu to pomogło w napisaniu scenariusza do filmu Amator. No i film się ukazał, film był gotowy, ale nie miał premiery. Bo co zrobiła ówczesna władza? Postanowiła sprawdzić, jak ten film będzie przyjęty w Związku Radzieckim najpierw. I proszę Państwa, wysłano film Amator na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Moskwie. No i co się okazało? Że Amator tam został przyjęty entuzjastycznie. Ja nie mam za wiele czasu, żeby Państwu w nieskończoność cytować to, co pisała prasa radziecka o tym filmie, ale tak dla orientacji. No, na przykład Olga Kuczkina w Komsomolskiej Prawdzie. Generalnie rzecz biorąc, jest to opowieść o człowieku, który odkrywszy swoje powołanie i realizując je, urzeczywistnia siebie samego. Film dotyczy zatem spraw, które określają sens życia każdego człowieka. Dzieło głębokie i mądre, o wymiarach filozoficznych. Proszę Państwa, w tym tonie pisały radzieckie gazety. Film dostał złoty medal na tym festiwalu. Dostał Nagrodę Międzynarodowej Krytyki Filmowej, a w Polsce jeszcze nikt go nie widział. No, wrócił ten film do Polski. Jeszcze parę miesięcy deliberowano, czy warto go puścić, czy nie. W końcu w listopadzie, dokładnie 16 listopada 1979 roku, film ukazał się na ekranach. Historia, opowieść o młodym człowieku, takim 30-latku, który kupuje kamerę filmową po to, żeby robić zdjęcia rodzinne, dziecka, żony. A nagle odkrywa, że jest to instrument do pokazania znacznie więcej, aniżeli tylko życia rodzinnego. Jest historią, którą można rzeczywiście rozpatrywać z różnych punktów widzenia i wyciągać różne wnioski. Wiecie Państwo, to jest film, to jest jeden z takich filmów, które mają różne przesłania i każde będzie prawdziwe. Bo z jednej strony możemy sobie powiedzieć tak, że jest to film o narodzinach artysty, o odkryciu w sobie powołania, a z drugiej strony jest to film o dojrzewaniu społecznym bohatera, o jego przejrzeniu na oczy, prawda, że on dzięki tej kamerze zaczyna widzieć zupełnie inny świat, który go do tej pory otaczał. Jest to również film o dojrzewaniu do uświadamienia sobie ograniczeń i do odpowiedzialności moralnej za swoje czyny. Jest to również film o konieczności poznawania siebie jako etapu, bez którego nie sposób opisać świat zewnętrzny. Więc choćby z tego punktu widzenia, choćby z tych powodów, o których wspomniałem, jest to film niesłychanie ciekawy. Do dzisiaj. A jednocześnie jest to film o niepokojach drążących pokolenie, wchodzące w pełne świadome uczestnictwo w życiu społecznym Polski ówczesnej. Tu ciekawa sprawa, wiecie Państwo, bo ten film dostał nagrodę na 8 koszalińskich spotkaniach. Młodzi i film, był taki festiwal. Otrzymał nagrodę i posłuchajcie Państwo, za co dostał nagrodę Amator? Za podjęcie problematyki szczególnie ważnej w zakresie ideowego, moralnego i intelektualnego dojrzewania młodego pokolenia. Proszę. A więc wtedy, w 1979 roku, ten film został obsypany nagrodami. Nie tylko w Moskwie i na festiwalu w Koszalinie, ale Amator dostał również nagrodę jury ewangelickiego na festiwalu w Berlinie Zachodnim.
Grand Prix Złote Lwy Gdańskie na festiwalu w Gdańsku. Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu w Chicago. Film objechał świat. Ciekawe byłoby porównanie, nie mamy już na to czasu. Wajdy, Wszystko na sprzedaż i Amatora Kieślowskiego. Filmy o filmowcach. Dwa filmy o filmowcach. Jakże różne od siebie, prawda? Ciekawe. Na koniec przeczytam Państwu, co o swoim filmie mówił sam Kieślowski. Bo wydaje mi się to dość istotne. Posłuchajcie Państwo. Ja nie chciałem robić filmu o reżyserze. Kino w kinie nie jest głównym tematem Amatora. Moim zamiarem było zrobienie filmu o dojrzewaniu, o zdobywaniu świadomości. Poznałem kiedyś działalność Amatorskiego Klubu Filmowego w Chybiu i wówczas pomyślałem, że warto by o tych ludziach zrobić film. Fakt, że główny bohater jest amatorem, powoduje też ważne konsekwencje dramaturgiczne. Jego doświadczenia są świeże, wkracza w świat zupełnie nowych spraw i dzięki temu przeżywa wszystko głębiej, dramatyczniej. Taki właśnie charakter doświadczeń powoduje, że Filip, zamknięty dotychczas w swojej prywatności, otwiera się na świat i z większą determinacją podejmuje nowe działania. Obejrzyjcie Państwo ten film z uwagą. Porozmawiajcie o nim i spróbujcie spojrzeć na niego nie tylko jak na historię młodego człowieka z kamerą, ale jak na historię opowiadającą o czymś znacznie większym i ważniejszym. Dziękuję i życzę dobrego odbioru.